Żur, sałatka warzywna i jajka pod każdą możliwą postacią. To tylko część potraw, które zagoszczą w tym roku na wielkanocnym wspólnym stole prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku. I już od tygodnia przygotowujemy świąteczne posiłki. Jest to proces, dlatego też wolontariusze mają ograniczony czas. No i też swoje przygotowania świąteczne. Także od tygodnia przygotowujemy wszystkie potrawy. Wielkanocne dania są przygotowywane przez wolontariuszy z fundacji Byle do Wiosny. Duża część potraw powstaje z produktów uratowanych przed zmarnowaniem, przekazanych dla wspólnego stołu przez Bank Żywności. Chcemy, żeby te osoby, które są samotne, które nie mają takiego czasami wsparcia od strony rodzin, mogły tutaj przyjść i po prostu na przykład zjeść te śniadanie wielkanocne. Czyli o godzinie 11 w niedzielę jak najbardziej zapraszamy osoby, które chcą tutaj przyjść, też dać trochę siebie, porozmawiać, spędzić ten czas taki właśnie świąteczny, wyjątkowy z drugim człowiekiem. Wspólny stół działa w Rybniku od zeszłego roku. Pomaga osobom w kryzysie bezdomności i trudnej sytuacji finansowej. Pomocowa akcja wielkanocna prowadzona jest także po świętach. Jeżeli ktoś ma, komuś zbywa i chcą się podzielić, to jak najbardziej mogą do nas przynosić. My sobie to posegregujemy odpowiednio i będziemy rozdawać dalej i będziemy wykorzystywać do dalszych naszych spotkań z osobami bezdomnymi. Jedzenie można zostawić w lodówce znajdującej się przed siedzibą wspólnego stołu przy ulicy Zebrzydowskiej 30 w Rybniku. W świąteczne dni miejsce to będzie otwarte od godziny 11 do 14.